Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, czy w Stanach ludzie zbierają grzyby? Założę się, że chyba tak, bo nie wiem czemu, ale bardzo często jak jestem w Polsce, to ludzie mi zadawają właśnie to pytanie. Widocznie w Polsce to jest takie ważne, żeby zbierać grzyby, że wy chcecie wiedzieć, czy inne narody też to robią? I właśnie dlatego stworzyłem dzisiejszy odcinek. To odpowiedź jest nie, że ludzie w Stanach nie zbierają grzyby, bo ludzie w Stanach nawet nie lubią grzybów. I jak mówię grzyby, to tutaj tak naprawdę mówię o pieczarkach. I wiem, że dla Polaków grzyby i pieczarki większość czasu nie jest to samo. Ale w Stanach jest tylko jedno słowo i to jest mushrooms. Ogólnie w Stanach tylko znajdziesz pieczarki, które po prostu się nazywają mushrooms, z tego co wiem, albo portobello mushrooms. I portobello mushrooms są takie bardzo, bardzo duże pieczarki. I też są takie baby portobello mushrooms. I czasami na to mówią baby bellas albo coś takiego. I przez to, że się wychowałem w polskim domu, to było normalne, że my jedliśmy pieczarki. I jak przylatywałem do Polski i spędzałem czas z moimi dziadkami, to wtedy też chodziliśmy na grzyby i zawsze uwielbiałem być w Polsce, bo wszędzie były pieczarki albo grzyby. W Polsce mi się wydaje, że to jest standardowe, że jak zamawiasz pizzę albo na pewno zapiekankę, to tam zawsze są pieczarki. I dopiero później, jak byłem dużo starszy, to się dowiedziałem, że bardzo często Amerykanie uważają, że pieczarki są paskudne. I nie mówię, że każdy, bo niektórzy ludzie lubią te pieczarki. I nawet mam kolegę tutaj na Florydzie, który hoduje grzyby. I te grzyby się dobrze sprzedają, ale większość czasu to hipisi kupują te grzyby. Ale jakbym musiał powiedzieć tak ogólnie, czy Amerykanie lubią pieczarki, to bym powiedział nie. Tak samo jakby ktoś mnie zapytał, czy Polacy lubią pieczarki, to ogólnie bym powiedział tak. To jest chyba dosyć ważna część polskiego życia, nie wiem, grzyby i pieczarki. I oczywiście znajdziesz takich ludzi w Polsce, którzy nie lubią grzybów albo nie jedzą pieczarek. Pieczarek to brzmi jak kogoś imię, tak jak zamiast czarek to ktoś powinien mieć na imię Pieczarek, ha? Okej, musiałem sprawdzić, jakie to było imię Czarek i chyba to jest Cezary? To wtedy był tak Pieczezary? Chyba tak. Ale wracając do tematu, mi się wydaje, że pieczarki to nie jest ta sama moc, tak jak w Polsce. Że tak w Polsce, chyba na polskiej fladze jest pieczarka albo coś takiego. Jakby ktoś w Polsce nie lubiał grzybów, to by było tak samo, albo pieczarków, to by było tak samo, jakby ktoś w Polsce nie lubiał jeść cebuli. I to wiemy, że to jest niemożliwe, że każdy w Polsce lubi jeść cebulę. Albo buraki, też buraki. I są niektóre warzywa, okej, i w Stanach byśmy powiedzieli, że pieczarki to jest warzywo. Wiem, że w Polsce nie, że w Polsce tak jakbyście się bili do śmierci, żeby tak udowodnić, że nie, to nie jest warzywo. I okej, może masz rację, ale w Stanach nikogo to nie obchodzi, po prostu jest warzywa. Ale są niektóre warzywa, które się je w Polsce, które są normalne, tak jak cebula. W Stanach ludzie też jedzą cebulę, okej? Bardzo lubią cebulę, ale w Polsce chyba bardziej. Ale też są inne warzywa w Polsce, które się nie je w Stanach, albo nie są aż takie popularne. Na przykład kapusta. Polacy uwielbiają kapustę, w Stanach nie za bardzo. Albo buraki. Polacy też uwielbiają buraki, w Stanach nie za bardzo. Albo grzyby i pieczarki. W Polsce uwielbiacie to, w Stanach nie za bardzo. To tak, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Amerykanie zbierają grzyby, nie, bo oni by nawet nie chcieli tego zjeść. Dam wam przykład. Jak mieszkałem na północy, mieszkałem w Pensylwanii, to tam jest dużo lasów. I kiedyś byłem w lesie z rodzicami. To był taki park nie narodowy, ale stanowy. I moi rodzice odkryli, że były takie jadalne grzyby, które tam rosły. I co jakiś czas oni tam przychodzili i zbierali te grzyby. I każdym razem, jak zbierali te grzyby,
to tacy ciekawi Amerykanie podchodzili i mówili: o, co wy tutaj robicie? I oni tak: o, zbieramy grzyby. I oni tak: czy wy umrzecie? Czy tak można? To jest, może to jeść? I myślę, że częściowo oni po prostu nie mogli sobie wyobrazić, że można iść do lasu i zbierać cokolwiek, ale szczególnie grzyby. I po drugie, nawet jakby wiedzieli o tym, to prawdopodobnie by nie chcieli jeść tych grzybów. To jest tak samo, jakbyś sobie przechodził i byś zobaczył, że Amerykanin je trawę, że tak jest tak pochylony, albo tak na czworaka i tak je tą trawę i tak podchodzisz, tak mówisz: co ty robisz? Tak: o, jem trawę. A oni tak: a tak można? Czy nie umrzesz? To jest mniej więcej to samo. Okej, okay, może nie dokładnie, ale tak coś takiego. Jak byłem młodszy i byłem w Polsce, to chodziliśmy do lasu z babcią i z dziadkiem i oni wiedzieli, bo byli starzy. Ja nie wiem, widocznie starzy ludzie wiedzą, które grzyby zbierać. No wiesz, pewnie jak oni byli młodzi, nie było jedzenia i musieli chodzić do lasu, żeby zbierać grzyby. To dla nich to było normalne, że wiedzieli, które grzyby można zjeść i które grzyby mogą ciebie zabić albo ciebie zatruć. Ale w dzisiejszych czasach jestem ciekawy, skąd wiesz, jakie grzyby jeść? Czy to jest przez to, że twoi rodzice ci powiedzieli, albo twoi dziadkowie, albo po prostu sprawdziłeś w necie? Daj znać. I też mi się wydaje, że często ci ludzie, którzy zbierają grzyby w Polsce, po prostu idą do lasu, bo chcą pić piwo albo pić małpki albo coś takiego. Daj znać, czy ty tak robisz. Nie wiem czemu, ale miałem taki głupi pomysł teraz. Tak sobie wyobrażam, że w Polsce pijecie jakiś grzyb smoothie, że idziecie do jakiejś kawiarni albo gdzieś i tak: a poproszę smoothie. I ta kelnerka tak: o, który smak pan by chciał? I tak mówisz tak: a poproszę ten rydz. Ale muszę powiedzieć, że jak byłem młodszy i słyszałem rydz, na przykład ktoś powiedział: o, znalazłem rydzę. Co jakby ta rydza była tak troszeczkę tak kopnięta, to wtedy czy by była kuku rydza, huh? Get it? Okej, okay, to był najgorszy żart mojego życia, okej, okay, sorry. A i też chciałem powiedzieć, że kiedyś moja siostra mi opowiedziała, że była w pizzerii w Polsce i chciała zamówić pizzę z pieczarkami. Ale jak ja byłem młodszy, ja mówiłem na pieczarki grzyby po prostu i ona też. To ona tam poszła i powiedziała: czy macie pizzę z grzybami? I ten facet tak: co? Z grzyba? Nie, nie mamy grzybów. I potem ona tak patrzyła i tak: o, nie. Jak nie? Przecież ja widzę tam. A, z pieczarkami. I dla mnie to nawet nie ma sensu, bo to jest tak samo, jakbyś gdzieś poszedł, jak do jakiegoś sklepu i byś powiedział: hej, czy macie jakieś napoje gazowane? I oni tak: nie, nie mamy napojów gazowanych. I potem mówisz: ale przecież widzę, że macie tam Pepsi. I oni tak: o, no Pepsi, no tak, mamy Pepsi, ale napoje gazowane. To jest tak, przecież Pepsi jest napojem gazowanym, tak samo jak pieczarka jest grzybem, chyba, ja nie wiem. Ale się nie dziwię, bo ludzie w Polsce widocznie mają obsesję na punkcie paskudnych rzeczy, które rosną z ziemi. To jest jakieś zdechłe, nie wiem, zwierzęta albo skupy albo coś, co to jest? Że okej, okay, ja to lubię, ale jak pomyślisz o tym, to jest paskudne. Tak, co to jest? Grzyb? I najgorsze jest to, że grzyb może być to, co ci rośnie na nodze albo gdzieś tam w prysznicu. Tak, czemu to jest to samo słowo? Po angielsku to jadalny grzyb, to jest mushroom, ale na przykład grzyb, który ci rośnie, nie wiem, na nodze, to jest fungus, tak, to jest fungus, ale może być na przykład athlete's foot. Athlete's foot to jest ten grzyb, który ci rośnie na nodze, że mam nadzieję, że nie tobie, że ty nie masz taki problem, ale jakbyś miał, to tak się nazywa. Ale ogólnie jak gdzieś tak rośnie i to jest takie paskudne, to wtedy to jest fungus. Ale oczywiście mushroom też jest fungus, że jest jeden fungus i więcej niż jeden to jest fungi. Tak się mówi, fungi. I nawet jest taki głupi żart po angielsku, przetłumaczę na polski, że grzyb wchodzi do baru i chce zamówić piwo, ale ten barman mówi: hej, wow, przecież jesteś grzybem, nie możesz tutaj być. I ten grzyb mówi: ale dlaczego?
I'm a fun guy, huh? Get it, bo on jest fun guy, tak jak fungus, but also he's a fun guy. Okej, na pewno to rozumiesz. To daj znać w komentarzach, czy ty myślisz, że grzyb i pieczarka to jest to samo, czy pieczarka jest grzybem, czy nie, czy to jest coś zupełnie innego, ja nie wiem. Tell me about your Polish grzyb ways. Tell me about the grzybness of the Polish people. Jakby Tolkien napisał Lord of the Rings i tam zamiast hobbits, zamiast hobbitów, to by byli Polacy, to oni by jedli dużo grzybów. Tak sobie to wyobrażam. I to chyba wszystko o grzybach. I mean, czy ile można słuchać, jak ktoś gada o grzybach, to nawet czemu jeszcze tutaj jesteś? Nie masz nic innego do robienia? Widzisz, tak bardzo Polacy lubią grzyby, że oglądacie ten filmik. Okej, ale ja też bardzo lubię grzyby. To może zrobię sobie taki tatuaż, taki grzyb albo coś. To daj znać w komentarzach, jak bardzo ty lubisz grzyby, czy chodzisz na grzyby, czy ci smakują pieczarki i tak dalej. So please write your grzyb-related comments below i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!